Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku homo Sapiens. I like to think I'm free of almost all the games at this point. W życiu gramy w różne gry. You start out with the family game, you do the school game, the grades game, the getting girlfriends and boyfriends game, the getting married game, the having kids game, the the uh, making money game, the having the career game, the getting famous game, the dressing well game. You know, it's, it's so much of a social games. There are a few that are not games, like meditation. You're not doing if you're scoring points in meditation, you're doing it wrong. Yoga. These are single-player games, right? So it's really the multiplayer games are the ones that suck you into society. To są wszystko tak jakby side quests które prowadzimy sobie w tej grze, w ogóle znanej jako życie. I mamy też e, jakiś main quest, po prostu, który e, dzieje się głównie w naszej głowie. Ale możemy sobie wybierać te side questy, gdzie, gdzie pójdziemy, co będziemy robić i tak dalej. Po pierwsze, Nawal mówi, chcesz być szczęśliwy, wybieraj swoje questy uważnie, bo gdy, jeśli wybierzesz ich zbyt dużo, to twój dzień będzie wyglądał tak, że będziesz cały czas jakby znajdywać Powody, dla którego jeszcze nie jesteś szczęśliwy. Nawal mówi, że desire, pragnienie, to jest definicyjne ograniczenie swojego szczęścia. Bo kiedy uznajesz, że coś chcesz, to jednocześnie myślisz sobie, dopóki tego nie dostanę, to nie będę szczęśliwy. Let's go back to desire, right? This is old, old Buddhist wisdom. I'm not saying anything original. But desire to me is a contract that you make with yourself to be unhappy until you get what you want. Mm. Okay, and I keep that in front of mind. So when I'm unhappy about something, I look for what is the underlying desire that I have that's not being fulfilled. It's okay to have desires. You're a biological creature. You're put on this earth. You have to do something. You have to have desires. You have a mission, but don't have too many. Don't pick them up unconsciously. Don't pick them up randomly. Don't have thousands of them. My coffee is too cold. Doesn't taste quite right. I'm not sitting perfectly. Oh, I wish it were warmer. Uh, you know. Oh, my dog. You know, pooped in the lawn. I didn't like that. Whatever it is. Więc wybieraj swoje pragnienia uważnie, a najlepiej to w ogóle miej jedno wiodące, i, a resztą się na razie nie przejmuj. Bo kiedy masz ich zbyt dużo, to twój dzień wygląda w ten sposób. Chciałbym prosto siedzieć, mój pies zrobił kupę na trawniku, ta kawa jest zbyt ciepła, a ci ludzie są nieprzyjemni i niesympatyczni. To jest wszystko element Twojej własnych myśli, które, Twojej własnej głowy, która mówi do Ciebie i która kreuje Twoją rzeczywistość bieżącą. Więc jeśli zdecydujesz o tym, że wy wybieram jedną rzecz, a inną się po prostu innymi się po prostu nie będę przejmował, nie będzie tak, że moja głowa będzie cały czas wypowiadać kolejne wymyślać kolejne powody dla którego jeszcze nie jestem szczęśliwy, to będzie ci po prostu łatwiej, bo nie dość, że skupisz się na jednej rzeczy, czyli prawdopodobnie będziesz bliżej osiągnięcia jej z czasem, to na dodatek być może znajdziesz właśnie powód do tego, żeby znajdziesz wewnętrzny spokój. Um, nie się resztą rzeczy. You know, whatever you think you believe will very much shape your reality both from what risks you take and what actions you perform but also just your everyday experience of reality if you're walking down the street and you're judging everyone you're like i don't like that person because their skin color i don't like that, that oh she's she's not attractive that guy's fat this person's a loser oh who put this in my way uh, you know the more you judge the more you're going to separate yourself and you'll feel good for an instant because you'll feel good about yourself i'm better than that mm. but then you're going to feel lonely And then you're just see negativity everywhere. The world just reflects your own feelings back at you. I teraz, jeśli chodzisz i znajdujesz automatycznie, podświadomie. Um, to Antony Demelo powiedziałby, że to jest właśnie to zaprogramowanie naszego umysłu, na które nie mamy wpływu, I jeśli chodzisz i znajdujesz niedoskonałości w świecie na około ciebie, czyli. Ten człowiek jest zbyt gruby, a ta osoba jest niemiła. A dlaczego to ktoś postawił tutaj na mojej drodze? A w ogóle to chciałbym mieć to i to i to. To w tym momencie, będąc tak jakby krytycznym względem świata na zewnątrz, jesteś krytyczny względem siebie. O czym już rozmawialiśmy też przy okazji Brenne Brown. To ludzie, którzy, których napotykamy, są jak zwierciadło, w którym my się przeglądamy. Więc jak to ukrócić? Po prostu wybierz jedną rzecz, która będzie cię motywować do działania, a resztę po prostu akceptuj. Reality is neutral. Reality has no judgments. To a tree, there's no concept of right or wrong or good or bad, right? Mm. You're born, you have a whole set of sensory experiences and stimulations and lights and colors and sounds, and then you die. Yeah. And how you choose to interpret that is up to you. You do have that choice. So, this is what I meant that happiness is a choice. If you believe it's a choice, then you can start working on it. And I can't tell you how to find it because it's your own conditionings that are making you unhappy. So, you have to uncondition yourself. It's just like, I can't fix your eating habits for you. I can give you some general guidelines, but you got to go through the hard habit forming of how to eat right. Mm. But you have to believe it's possible. And it is absolutely possible. I was miserable. I'm happy as a clam. And it's not just the money, I got there before the money. <laughs> Żeby wyłączyć tego autopilota, który już funkcjonuje w naszym umyśle, musimy użyć medytacji. Musimy przejść przez ten proces wysłuchania, wyczyszczenia naszej skrzynki odbiorczej, musimy dobrnąć do punktu, w którym będziemy w stanie świadomie obserwować wydarzające się w naszej głowie myśli. Łapać się na tym, że odtwarzamy pewne schematy, czyli widzimy tą. I don't even know what I'm saying to you right now. It's coming out of my mouth at the same time as I'm thinking it. So, where is this coming from? Who is this person? What is this person saying? Is this true? Is it correct? Has he been correct in the past? Uh, is he just being paranoid now? Is he being crazy? What are his underlying motivations? And I'm not even questioning it so much, but more just kind of seeing it. And after a while, when you see it, you start seeing through your own BS. You start seeing how you're Mainly just justifying whatever the heck you want to believe because it's good for your survival, or it's good for your replication, or it's good for your money, or it's going to get you laid, or any of these various things. If you say something to me, I'm always going to listen to it with a slightly critical filter because you're external to me. Applying that same filter to my own thoughts gives me a level of peace and distance from them and the ability to see through my own BS, which I think right. makes my life better. Like movie Andrzej Huberman, nie jesteśmy w stanie wyłączyć tego myślenia. To nie jest tak, że powiem sobie, a ja tego nie chcę teraz myśleć. No nie, no, trudno, no już pomyślałem i teraz już ta emocja jest we mnie, ale możemy nałożyć na to kolejną emocję, albo kolejną myśl, która będzie rozpoczęciem, tak jakby iskrą do, do, do jakiejś kolejnej emocji. Zauważenie tego jest już w ogóle pierwszym. Krokiem do sukcesu, dlatego że jeśli zauważymy, że my myślimy to, to w tym momencie już przekierowujemy naszą uwagę z tej osoby, która robi coś negatywnego, co budzi w nas emocje, na nas samych i obserwowanie tej osoby. Jeśli czytasz książkę, to nie widzisz tych literek, tylko widzisz wydarzenia, które się tam dzieją. Jeśli słyszysz mój głos i widzisz moją twarz, to w jakiś sposób ja odtwarzam film z moją twarzą i moim głosem w twojej własnej głowie. Więc jakby ty stajesz się przez chwilę mną i zresztą na tym polega właśnie całe to socjalizowanie przez telefon, przez media, przez reklamy, to w tym momencie przekierowujesz swoją tą ram, lampę percepcji skupienia się na danej rzeczy, przekierowujesz ją z tej osoby, przekierowujesz ją na siebie. I jakby ucinasz ten strumień w jakiś sposób, który przed chwilą siedział, który wywołał w tobie emocje. Tylko, że to wymaga od nas świadomego, świadomej decyzji. I ta świadoma decyzja, ona może się wydarzyć, ale tak jak wszystko, jest kwestią praktyki. Więc jeśli faktycznie chcesz być szczęśliwy, to po prostu zacznij praktykować to, zacznij ćwiczyć swój umysł do tego, żeby było to, żeby istniało to pozytywne wzmocnienie. Think about it this way. We spend so much time in our relationships, our relationships with our wives, our relationships with our colleagues, our relationships with our business partners, our relationships with our friends. The most important relationship you have is with yourself. W naszej głowie istnieje człowiek. Tam jest osoba. A to jest jedyna osoba, która obserwuje ciebie od początku do końca, to jest jedyna osoba, która zna wszystkie twoje słabości i i, i mocne strony, więc myślę, że przed tą osobą Myślę, że my się trochę wstydzimy przed tą osobą, bo ona wie wszystko po prostu. Na tym opiera się działanie sumienia. Kiedy czujemy, że sumienie nas gryzie, że nie powinniśmy coś robić, to wynika po prostu z tego, że tak by będziemy musieli się z tym potem mierzyć. Nie? W sensie my, jakby ta osoba w, w, wewnątrz naszej głowy. It's with this voice in your head that is constantly rattling every waking hour. It's this crazy roommate living inside your mind who's always chattering, always chattering, never shuts up, and you can't control these thoughts. They just come up out of you don't even know where. That quality of those quality of your thoughts, that converse, those conversations you're having in your head all the time, that is your world. That is the world you live in. Those that's the worldview you have. That's the lenses you see through, and that's going to determine the quality of your life more than anything else. And if you want to see what the quality, Quality of your life actually is. Put down the drink, put down the computer, put down the smartphone, put down the book, put down the headphones. Just sit by yourself doing nothing and then you will know what the quality of your life actually is because that's what you're always running away from that's why people when they try to meditate they sit down like I, I hate it i can't sit still why because your mind is eating you alive your life is unexamined your mind is running in loops over things that it has not resolved and because they're not resolved when you run around in your normal life it's not those problems have gone away it's that they're just there they're there and but they're provoking anxiety if your life Podskórnie ma st strach jako motywację do działania, czyli boję się, że e, będę musiał e, prosić innych ludzi o pieniądze, albo boję się, że będę samotny, albo boję się, że będę nieszanowany, to może i osiągniesz dany cel, czyli na przykład jakby będziesz bogaty, albo. Ale pytanie jest jakim kosztem. Nie ma skończonej ilości problemów i zawsze będzie kolejny problem. Po prostu zaakceptuj. Zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. You're alive. You have, you have one very short life. When, it, when your life ends, it goes to zero. It's to you, it's indistinguishable from your perspective. Your death is indistinguishable from the end of the world as far as you're concerned the world has disappeared because when you came into existence the world appeared when you go out of existence the world disappears and so you should enjoy yourself you should not suffer in this life if you are just constantly suffering then figure out how to get out of that suffering if you can't get out of that suffering then figure out how to redefine your internal worldview so that you don't necessarily view it as suffering any more than the extent that you need to to get out of it zapętlonych myśli, twoje myśli skupiające się na tym, że świat posiada problemy, niedoskonałości i że chcesz je rozwiązać, sprawia, że jesteś w ciągłym konflikcie z samym sobą i w konflikcie ze sobą i z rzeczywistością, że tam jest po prostu, tam nie ma integralności. Kiedy zaakceptujesz rzeczywistość taka, jaka jest i mówimy tutaj o naprawdę codziennych rzeczach, bo to nie chodzi o to, żebym teraz siadł i powiedział: OK, akceptuję rzeczywistość, a potem wyszedł dalej i robił to samo. Tylko po prostu, żeby po prostu ćwiczenie, jakby patrzył na rzeczy i myślał sobie: O, tak, dokładnie ma być, to będzie znacznie łatwiej. Znacznie łatwiej. I wybierz sobie tą jedną rzecz, którą chcesz zmienić, i po prostu zmierzaj do niej. Bo mamy jedno życie, i jak Nawal mówi, życie to gra. Więc. Wybierz sobie swoją grę, w której chcesz się rozwijać, a następnie graj w nią. A jak cię znudzi, to zmieni. Ale nie graj w nieskończoną, nieskończoną ilość gier, bo każda kolejna gra, którą dokładasz sobie do swojej głowy, każdy kolejny problem, który chcesz rozwiązać, sprawia, że oddala cię tylko od wewnętrznego spokoju i szczęścia. these days we borrow a lot of suffering on behalf of other people a lot of people want to be a little christ carrying crosses for others it's a miserable existence you're actually not doing them any favors either you carrying their cross isn't making their life any better the better way is for you to be happy and successful and healthy and then go save them like literally save them physically not necessarily just you know sit around suffering for them or at least that's the life that i choose to live Podsumowując cały ten, całą tą przydługą wypowiedź, po prostu weź odpowiedzialność za swoje szczęście. Zacznij działać w tym kierunku, nie bądź krytyczny wobec innych ludzi, bo będziesz jednocześnie krytyczny wobec siebie. Zawsze jest więcej niż jedna strona interpretacji danego wydarzenia. Zawsze możesz powiedzieć, to wydarzenie ogranicza moje szczęście i wprawia mnie w dyskomfort, albo możesz powiedzieć. Nauczyłem się dzięki temu czegoś, co nie wiedziałem wcześniej i co sprawi, że będę bardziej. Będę po prostu lepszym człowiekiem dzięki temu. Więc interpretacja należy tylko i wyłącznie do nas. To jest coś, czego nikt nam nie może odebrać. Confucius had a great saying that uh, you know, every man has two lives. And the second starts when he realizes he has just one. Wow! Tylko ty możesz być e, szczęśliwy, e, wte tylko wtedy możesz być szczęśliwy, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za własne szczęście. I... Nie pomaga mi to w ogóle. Okay. <laughs> Whatever, wystarczy.